momencie skończyliśmy konstrukcję dachu. Będziemy kładli pokrycie dachu z blachy barwionej w kolorze. Zaczynamy prace instalacyjne, elektryczne. Wszystko idzie zgodnie z harmonogramem, jaki sobie narzuciliśmy, tak aby skończyć na przełomie czerwca przyszłego roku. Teraz wchodzimy na montaż okien z roletami elektrycznymi, na montaż elektrycznych bram zewnętrznych, tak aby żeby na zimę zamknąć cały budynek, docieplić dach i żeby przez zimę trwały prace wykończeniowo-instalacyjne. Aby polepszyć komfort i funkcjonalność mieszkań, poprawiliśmy w salonie okna z dwóch skrzydłowych, dwóch sztuk na jedno duże przesuwne. Dzięki temu unikamy filarka w środku i będzie jaśniej, przejrzyście i nowocześniej. I na piętrze pomniejszyliśmy łazienkę z szerokości 3,30 na 2,60, zostawiając ten sam układ, czyli wanna, prysznic będą się w łazience znajdowały. Ale zyskujemy dzięki temu większą garderobę w jednym pokoju, no i w drugim większy pokój, samą sypialnię. Ludzie dzwonią, pytają się. W każdej chwili będą na mieście już banery, bo mamy gotowe. Strona internetowa się tworzy. Bardzo fajnie to zaczyna wyglądać. Miasto z wizją.pl. To dla Was zmieniamy Szczecin. www.miastozwizją.pl.